Doktor Jan Mosiński, Państwa i moim gościem, poseł na Sejm RP. Witam Pana posła, witam Pana doktora. Dzień dobry, witam serdecznie. Europa w obliczu nowych wyzwań, hasło tegorocznego Forum Ekonomicznego w Karpaczu. Jakie to są nowe wyzwania stojące przed Europą? Wiele wyzwań bez wątpienia, które stoją przed Europą. Nowe, na które nie liczyliśmy, bo przecież to jest gospodarka pokowidowa, wojna w Ukrainie, inflacja, a więc to są te obszary, które tutaj w Karpaczu przewijają się pośród tych 300, około 300 bloków tematycznych, paneli tematycznych. No tak, tylko o ile polityka polityką i polityk politykiem i politykę można robić zawsze na wszystkim, o tyle chociażby sama nazwa Forum Ekonomicznego, ekonomia, pieniądze, powinna jednak mobilizować czy motywować do tego, żeby rozmawiać o twardych, wymiernych efektach i skutkach czegokolwiek. No, myślę, czego się Pan spodziewa po tym forum? No myślę, że właśnie po tym forum ekonomicznym ludzie biznesu, przedsiębiorcy, finansiści, bankierzy, bo są też te osoby tutaj panelistami i moderatorami, znajdą odpowiedź na kilka trudnych pytań. Tak? Jak w dobie inflacji prowadzić rozwój gospodarczy, bo przecież ten rozwój gospodarczy, w jakim stopniu funkcjonuje ten PKB, gdzieś tam minimalnie spada, ale w dalszym ciągu się utrzymuje na jakichś takich, no, powiedzmy, przyzwoitych poziomach. Więc w świetle wyzwań biznesowych, gospodarczych trwać będzie dyskusja w gronie ekspertów, polityków, bo przecież trudno rozdzielić politykę taką na poziomach międzynarodowych, w tym wymiarze również globalnym, od globalnej gospodarki, bo przecież gospodarka polska, czy tego chcemy, czy nie chcemy, jest powiązana z szeroko rozumianą gospodarką międzynarodową, chociażby w wymiarze wspólnej polityki rolnej, wspólnego rynku unijnego. No to tutaj mówimy akurat nie o globalizacji, tutaj mówimy o federalizacji w pewnym sensie, pod szyldem Unii Europejskiej. Znaczy, no, federalizacja w wymiarze gospodarczym, ale nie politycznym. Ja tutaj oczywiście jestem zwolennikiem tego stanu, który jest. Oczywiście są politycy, którzy chcieliby jednej Unii Europejskiej, jednej waluty, jednej armii i zapewne jednego rządu ze stolicą w Berlinie lub Brukseli. Natomiast w wymiarze gospodarczym chciałbym, żeby to było, zbalansowane dobrze, ale doskonale wiemy, że jest kilka państw, które niestety prowadzą swoje interesy z agresorem, jakim jest Rosja, w bardziej zawalowanej oczywiście formule, ale tak to jest, mówię o Niemcach i o Francuzach. Mhm. No to tutaj mamy kwestię chociażby z wczoraj, kwestia uruchomienia Nord Stream 1. I tak, o ile na przykład Pieskow mówi wprost, że surowce popłyną Nord Stream 1, czy ewentualnie nawet Nord Stream 2 z chwilą, kiedy Unia Europejska cofnie sankcje nałożone na Rosję, o tyle na przykład firma Siemens jest wzywana do tego, żeby naprawiła Nord Stream 1. No, sytuacja jest dość ciekawa, czy nawet, żeby nie powiedzieć, dość kuriozalna. No tak, i Siemens mówi, to można, jeżeli już, zrealizować u źródła, czyli na terenie Rosji, a nie na terenie Niemiec, czy też po stronie niemieckiej. No, ten tak zwany ping-pong polityczny trwa, natomiast moim zdaniem wycofanie się z sankcji wobec Rosji w jakiejkolwiek formule, nawet takiej bardzo miękkiej, będzie umocnieniem Rosji, przynajmniej na tych terenach, na których funkcjonują, czyli mówię o Ługańsku, o Okręgu Ługańskim, Donieckim. Twarde sankcje, raz jeszcze to podkreślić. Dzisiaj czy jutro ten temat będzie wybrzmiewał w tych panelach dotyczących sytuacji na Ukrainie i też tych powiązań gospodarczych, więc myślę, że to przynajmniej ciekawe debaty, ciekawe dyskusje, ciekawe konfrontacje poglądów. Mhm. Region ten jest niezwykle szczególny i barwny, jeśli chodzi o pejzaże, z całą pewnością, ale również jest martyrologicznie naznaczony, jeśli chodzi o II wojnę światową. Chociażby niedaleko stąd położony obóz Gross Rosen. Tam dwa bloki, które znajdowały się, to były bloki stricte pod niemieckimi szyldami. Znaczy cały obóz był pod niemieckim szyldem, ale dwa bloki były spersonalizowane. Jeden to firma Blaupunkt, drugi blok to firma Siemens, notabene przeze mnie przywołana. To teraz chyba aktualnym również podczas tegorocznego forum staje się pytanie o reparacje. Tak, byłem jako młody człowiek w tym obozie Gross Rosen z moim świętej pamięci tatą. To jest obóz, niemiecki obóz zagłady, jedyny, który odwiedziłem do tej pory. Nie mogę się przełamać, żeby pojechać do Auschwitz. Jakoś to we mnie to gdzieś taka jakaś blokada jest. Natomiast tak, wiele firm niemieckich dzisiaj funkcjonujących na rynkach międzynarodowych, niemieckich, w czasie II wojny światowej prowadziło swoją działalność, że tak powiem, no, w ramach działań III Rzeszy i również tego, co
można dostrzec w Grozrozen, czy też w innych obozach śmierci. Ten przemysł niemiecki w dalszym ciągu funkcjonuje i tym bardziej zasadne jest mówienie o reparacjach ze strony Niemiec, bo chociażby te firmy, jest ich wiele, wykorzystywały polskich przymusowych robotników kierowanych do pracy w Rzeszy, łapanych na ulicach polskich miast w czasie II wojny światowej i siłą właśnie przenoszonych do Niemiec, żeby pracowały albo na terenie Niemiec, lub też w Polsce, ale na rzecz niemieckiego przemysłu. Więc dziwię się, że tak powiem, temu ostracyzmowi wobec tego projektu ze strony polityków opozycji. Dziwię się naprawdę, bo uważam, że tutaj powinniśmy mówić jednym głosem, stanowczo i twardo i konsekwentnie stawiać nasze racje, bo Polska ma pełne prawo do reparacji, a wątek prawny już był tak wielokrotnie wyjaśniany, łącznie z tym zakamuflowanym jakimś tam dekretem Bieruta czy decyzją Bieruta, niezgodną z ówczesną perlowską konstytucją, mówimy o tej decyzji z roku 1953. To będzie przyczynek do zgody narodowej, czy bardziej do niezgody narodowej? Ja pamiętam słynne zawołanie biskupów polskich do biskupów niemieckich. Ono wywołało wtedy wielką burzę. To były lata PRL-u. Dzisiaj bez uregulowania kwestii odszkodowawczych ze strony Niemiec nie będzie mogło zbudować trwałych fundamentów pojednania między dwoma narodami. No ale wydawać by się mogło, panie pośle, że takie pojednanie przez lata jednak było i funkcjonowało. Było, ale zawsze w cieniu reparacje były. Zawsze ta kwestia odszkodowań i zadośćuczynień była podnoszona w takiej czy różnej skali. Tak? Za czasów rządu Prawa i Sprawiedliwości my to podnosimy i będziemy to kontynuować. I powtórzę raz jeszcze, relacje dobrosąsiedzkie wymagają również zrealizowania tej kwestii reparacji, odszkodowań dla Polski, dla Polaków, bo przecież te 6 ponad bilionów złotych, to myślę, że to jest taka wyważona kwota. Myślę, że gdybyśmy chcieli to jeszcze przeliczać poprzez PKB i tak dalej, i inne jeszcze makro i mikrowskaźniki, ta kwota byłaby o wiele wyższa. W obozie Grossrosen zginęło ponad 40 tysięcy ludzi. Tak. Ciężkie ich życie można wycenić w jakikolwiek sposób? Nie można. Nie można wycenić życia jednostki, a tym bardziej milionów Polaków zamordowanych przez Niemców podczas II wojny światowej w niemieckich obozach śmierci, w niemieckich obozach zagłady. Więc tutaj myślę, że te wszystkie wyliczenia, które są, one dotyczą gospodarki, zagrabionych dóbr, kultury, zniszczenia gospodarki, infrastruktury i tak dalej. Wykorzystywanie polskiego robotnika przymusowo wcielonego do pracy na rzecz III Rzeszy Niemieckiej. To, co przez lata było zarzutem w stronę tych, którzy powiedzmy przez niektórych określani jako nacjonaliści, chcieli domagać się zadośćuczynienia od naszego zachodniego sąsiada, było to, że nie ma przygotowanego jakiegoś kompendium wiedzy na temat strat. Mówiąc wprost, nie ma ani bilansu otwarcia, ani bilansu zamknięcia, który byłby rzeczywiście w jakiś sposób kwotowo zawarty, czy nawet kwotowo tylko i wyłącznie przedstawiony i pod dyskusję poddany. Teraz coś takiego mamy i o dziwo, powiem szczerze, zaskoczony jestem o tyle, że póki co nikt jeszcze się nie pokusił o to, żeby kwestionować kwotę. Tak, warto w tym miejscu wspomnieć też to, co uczynił ówczesny prezydent miasta Warszawy, profesor Lech Kaczyński, który wyliczył straty, jakie poniosła Warszawa w wyniku... Łódź miała podobny bilans zrobiony. Tak, razem z ministrem Kropiwnickim. Więc tutaj trzy tomy materiału zgromadzonego przez komisję, który przewodniczył pan poseł Arkadiusz Mularczyk, dość szczegółowo obrazuje skalę zniszczeń i uzasadnia tą kwotę wyliczoną 6 bilionów 200 miliardów, ileś tam set milionów złotych. Jak słusznie pan zauważył, nikt do tej kwoty się nie odnosi. Odnosi się generalnie do reparacji, nie należy żądać, bo żeśmy się rzekli i tak dalej. To mówię o opozycji, tak? Natomiast nikt nie podnosi kwestii tego wyliczenia, bo myślę, że gdyby się podjął tej analizy, to musiałby przyznać rację. A zakładając hipotetycznie na dziś, że jednak Niemcy zdecydują się i będą chciały te reparacje wypłacić, na co te pieniądze pójdą? Bo wie pan, tutaj też zarzuty się takie pojawiają, czy od razu pojawiają się takie ukierunkowania, mówiąc wprost, spersonalizowane, że te pieniądze nie powinny trafić do budżetu państwa, tylko one powinny trafić do ludzi. Żeby to nie rząd je dzielił, nie rząd nimi dysponował. No tak.
trudne zadanie dzielenia czegoś, co jeszcze jest w takim wymiarze wirtualnym, tak? Ale bez wątpienia, moim zdaniem, te pieniądze zwrócone państwu polskiemu zostaną podzielone w jakiś sposób rzetelnie i myślę też takim jakimś tam pierwiastkiem solidaryzmu społecznego, ale w głównej mierze myślę na gospodarkę, na budowę infrastruktury, na to, żebyśmy dogonili zachodnią Europę, bo przecież nie ukrywajmy, gdyby nie II wojna światowa i niemieckie ludobójstwo dokonane na narodzie, no, tym w przypadku Polski, tak? Gdyby nie było II wojny światowej, polska gospodarka byłaby bez wątpienia światową gospodarką, bo przecież mieliśmy wielu wspaniałych inżynierów, konstruktorów, generalnie, tak, ludzi, którzy potrafili tą polską gospodarkę w tym krótkim czasie międzywojennym bardzo mocno odbudować już, tak? No przecież spójrzmy na Gdynię, na port Gdyni, inne działania centralne, ten okręg przemysłowy i inne. W krótkim czasie, tak? Więc myślę, że dzisiaj bylibyśmy bardzo, bardzo w czołówce państw wysoko rozwiniętych. A to jest ten moment, żeby zwrócić się z podobnymi roszczeniami w stronę Federacji Rosyjskiej? Wspomnę traktat Ryski, który podpisano bodajże w marcu 2021 roku, który zakładał właśnie też zwrot dóbr kultury ze strony ówczesnej Rosji Sowieckiej, ale też wypłat odszkodowań. Zabrakło czasu, żeby to zrealizować, tak sądzę, bo oczywiście część z tego traktatu została zrealizowana, ale ta najbardziej istotna, czyli zwrot dóbr kultury i wypłata odszkodowań, nie została zrealizowana, więc dzisiaj adresowanie tego, że mamy też wystąpić do Federacji Rosyjskiej jest, tak samo byśmy mieli występować do Związku Sowieckiego za czasów PRL-u. Tam jest państwo niedemokratyczne, więc trudno byłoby prowadzić rozmowę ze zbrodniarzem Putinem, aby ten zechciał zrealizować traktat Ryski, tak? Więc bez wątpienia to jest też jakieś wyzwanie, ale do czasu zmiany rządu, zmiany pewnej mentalności Federacji Rosyjskiej, to jest niemożliwe. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Jan Mosiński był Państwa i moim gościem. Panu dziękuję. Państwu również. Do zobaczenia i do usłyszenia.